A dzisiejsze spotkanie poprowadzą doświadczeni arbitrzy, oczywiście Seweryn Dębowski z Łodzi, Andrzej Witkowski z WC Pomorskiego i asystować będą Kamil Grzębowski i Arkadiusz Pietrowski, również Pomorski ZPN. Tak dzisiaj wyglądają wszyscy bohaterowie i za momencik arbiter Dębowski rozpocznie pierwsze 20 minut spotkania o Super Puchar Futsal Ekstraklasy, a przy piłce Łukasz Sobański i Patryk Laskowski. Dobre teraz podanie, Krawczyk Ajnie dokładnie przyjął piłkę, jeszcze odegranie i jest! Marciniak wystawia piłkę do Daniela Krawczyka, ten spokojnie umieszcza piłkę w prawym narożniku bramki Red Devils Chojnice i tym samym Gatta wychodzi na prowadzenie po golu Daniela Krawczyka. 12 minuta spotkania. I zobaczymy, czy Gatta Aktiv podwyższy prowadzenie, czy to może Chojniczanie odpowiedzą najpierw bramką dającą wyrównanie, a później być może wyjdą na prowadzenie. I już Gatta rusza na bramkę Kartuszyńskiego. Choć wydawało się już, że popularny Kazek zawiesił korki na haczyku. Ależ teraz strzał z dystansu. Marcin Milewski zdobywa, Mariusz Milewski oczywiście zdobywa bramkę na 2-0 z dystansu, uderzając. Tym samym Gatta podwyższa wynik spotkania na 2-0. Iwanow schodzi do środka, podanie. I jest bramka! Znakomicie Jakub Gronowski wykańcza akcję swojej drużyny. Kaźmierczak tam zdaje się asystował. Bardzo dobrze Chojniczanie rozegrali tą piłkę i mamy gol kontaktowy. Dalej Chojniczanie próbują zamknąć Gatta i teraz źle z piłką wchodził, no i do pustej bramki trafia w tej sytuacji zawodnik Gatty, zdobywając trzecią bramkę. Nie mieli już szans Chojniczanie. No cóż, zaryzykowali, nie powiodła się akcja przez zastawioną zasadzkę przez Gattę i bramka zdobyta. Jeszcze raz Chojniczanie bez bramkarza. Sobański, ale dobrze Szymczak. Kolesnik poprawia po ziemi. Jest druga bramka. Ponownie wracają do gry Chojniczanie, a na listę strzelców wpisuje się z numerem 19 Marcin Wanat. Bez efektów, strzał dystansu, jeszcze Kaźmierczak, Kolesnik musi strzelać i syrena kończąca spotkanie. Tym samym Super Puchar Polski, Super Puchar Futsal Ekstraklasy, to trofeum powędruje na półkę w szatni zespołu Gatta Aktiv Duńska Wola, która pokonuje w tym wielkim finale zespół Red Devils Chojnice stosunkiem 3-2. Prezes Futsal Ekstraklasy Maciej Karczyński wręcza symbolicznie nagrodę pieniężną, czek o kwocie 5000 zł. Tyle zainkasowali za to spotkanie zawodnicy ze Duńskiej Woli. Miła premia na otwarcie sezonu za to zwycięstwo w Superpucharze z Red Devils Chojnice. Tak oto okazują swoje zadowolenie zawodnicy Gatty z Duńska Wola. No, gratulujemy serdecznie graczom Gatty. Pokazali dzisiaj walkę o to zwycięstwo. No i z pełnym uznaniem to trofeum należy się właśnie mistrzom Polski.